francuskiej, bo wiemy, że gwardia powolutku, powolutku, ale rośnie cały czas w siłę. Czy jest szansa na to, żeby oni w jakikolwiek sposób nam tutaj pomogli? Proszę Państwa, na ten temat nie chciałbym się jeszcze wypowiadać, ale chcę Państwu powiedzieć, że potworzyły się grupy, z którymi mam kontakt. Są to byli żołnierze Gromu. Tak. To są bardzo sprawni. Oni są przygotowani na wszelką ewentualność. Czekają tylko na polecenia. Jasne. Proszę Państwa, jest ich kilka tysięcy. To są ludzie bardzo dobrze wyszkoleni. Oni odeszli na wcześniejsze emerytury i renty, ale są do dyspozycji, na pewno ich zagospodarujemy, bo oni są specjalistami najwyższej klasy. To są grupy ludzi wysoko wykształconych. Zresztą ostatnio generałowie nawet się powiadali, że ten Grom, który jest sprawny fizycznie, to jest armia, która gdyby chciała kiedyś zaatakować dane państwo, bez najmniejszego problemu wygrali. Ale my, panie prezydencie, panie prezydencie, to jak rozumiem, oczywiście wszyscy oni w tym momencie przechodzą pod dowództwo pułkownika Romana Wacława Ratusza, jak również pułkownika Jana Ratusza. Proszę Państwa, to nie jest tak, bo Grom ma swojego dowódcę, ale podlega tylko pode mnie. To jest zupełnie inna jednostka, która samodzielnie będzie wykonywała polecenia te, które będę wydawał na piśmie. Jestem zwierzchnikiem wszystkich sił zbrojnych w Polsce. Jeszcze jedna dobra wiadomość. Bardzo dużo policji, co odeszło, przychodzą do nas. Mm-hmm. A to są jakieś, nie wiem, 5-6 tysięcy ludzi. Panie prezydencie, to w takim razie, ponieważ Gwardia Bezpieczeństwa jest jednostką nadrzędną nad wszystkimi wojskami, to jak rozumiem, oczywiście panowie dowódcy będą mogli kontrolować jednostki, które przechodzą pod naszą jurysdykcję. Nie w żadnym wypadku. To są samodzielne oddziały, rozumiem. Samodzielne. Gwardia Prezydencka ma chronić tylko prezydenta, tylko i nic poza tym więcej. Nie ma prawa wchodzić w politykę, nie ma prawa ingerować w polityczne, ma wykonywać polecenia prezydenta. Proszę Państwa,